W najbliższą środę zbierze się Rada Miejska. Posiedzenie można będzie obejrzeć, jak zawsze, w internecie. Wśród tematów sprawa przedszkoli, o której mówiliśmy przed chwilą, sprawozdanie komendanta miejskiego Policji oraz Straży Pożarnej dotyczące stanu bezpieczeństwa w mieście w 2019 roku. Radni pochylą się również nad uchwałą zwalniającą niektórych przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Według projektu zwolnienie miałoby dotyczyć należności za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku i objąć firmy prowadzące ściśle określoną działalność. Według szacunków ratusza, ze zwolnienia określonego w uchwale pomocą objętych może być około 50 przedsiębiorstw. Sesja pozostaje nadal zamknięta dla publiczności z uwagi na trwający stan epidemii.